serdecznie. Dzisiaj spotkaliśmy się z kołem Zakopane numer 34 przy Związku Podhalan w Ameryce Północnej na świątecznym obiedzie. Połamiemy się białym opłatkiem. Ten zwyczaj pochodzi w polskiej tradycji wczesnochrześcijańskiej jako dzielenie się błogosławieństwem, chlebem pobłogosławionym, symbolem życia i podtrzymuje życia. Wyraża gotowość podzielenia się tym, co najcenniejsze i najbardziej potrzebne. Przypomina nam także prawdę, że Jezus Chrystus narodzony w Betlejem jest dla nas chlebem z nieba i daje nam siebie w Najświętszej Eucharystii, byśmy mieli życie wieczne. Prosimy Cię, pobłogosław te opłatki świąteczne na naszym stole i pobłogosław nas wszystkich tutaj zebranych. Napełnij nasze serca życzliwością, miłością i pokojem, abyśmy codziennym postępowaniem potwierdzali to, co wypowiemy ustami. Panie Boże, spraw, abyśmy byli dla siebie nawzajem dobrzy jak chleb, a w przyszłości mogli uczestniczyć w uczcie zbawionych w Twoim Królestwie. Pozdrowić wszystkich członków Związku Podhalan, wszystkie koła, które działają przy Związku Podhalan w Północnej Ameryce, wszystkich prezesów, wszystkich ludzi, którzy dbają o dobro i tradycje na tej ziemi Waszyngtona. Bóg zapłać. Na szczęście, na zdrowie, na to Boże narodzenie, żeby się Wam darzyło wszystko boskie stworzenie. Byście mieli ten łowiecek, kiedy obcym rowiecek. Kiedyście mieli ten cielicek, kiedy w lesie jedlicek. Żebyście mieli ten wołków, kiedy w dachu kłołków. W każdym kątku po dziesiątku. A na pościeli troje, ale żebyście nie myśleli za to wtore moje. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Kochani, zeszliście się tutaj dziś tak pięknie, jako koło Zakopane przy Związku Podhalan, żeby właśnie podtrzymać tą tradycję. Jest to troszkę wyprzedzeniem, ale fajnie, bo wiadomo, że mamy rodziny i z rodzinami też trzeba być, bo jest to nasza podstawa, rodzina. Ale podstawą jest też nasza tradycja, nasza kultura. I taką właśnie tu jest w tej chałupie góralskiej i taką pielęgnujemy my, wy i inni. I tego właśnie życzę. Właśnie w tym trudnym czasie, zwariowanym czasie, gdzie ponoć nam nie wolno nic. Ale my górole se dajemy radę, bo zawsze górole umieli myśleć inaczej. I niech tak będzie. I co by ta nadzieja, ta iskierka, to dzieciątko, które ma przyjść na ten świat, dawało nadzieję na te czasy, które mają przyjść lepsze. Zakopane, Zakopane, słońce, góry, góralki, górale. Przygodni księże kapelanie, szanowna pani prezes, szanowni państwo. Jest niezmiernie miło dzisiaj być wśród państwa, także Boża Dziecina tak zrządziła, że dzisiaj mogę być właśnie na tym symbolicznym opłatku wśród górali, góralek, ale właśnie Zakopanego.
Szanowni Państwo, jest czas szczególny w tym roku. Wiemy, że to Boże Narodzenie będzie inne, takie, jakie jeszcze nas w życiu nie spotkało. Ale jestem przekonany, że pomimo tego, że mamy tą pandemię, że jest ciężki czas, że ta polska kolęda, szczególnie właśnie ta polska, góralska kolęda spowoduje, że ten przyszły rok będzie lepszy, że Boża Dziecina będzie nam wszystkim błogosławiła, że nasze dzieci będą mogły wrócić do normalnej szkoły, bo wiemy, że mają trudny czas. Także przy tej okazji dziękuję Państwu również, że posyłacie te swoje dzieci, wnuki do tych polskich szkół. Czasami mogą pójść fizycznie, czasami przez komputer, ale wiemy, że dbamy wszyscy, dbacie Państwo, my wszyscy dbamy o to, żeby ta polska kultura była w Ameryce cały czas. Wiemy o tym, że Polacy w Ameryce są już nie 10, nie 20, już ponad 400 lat, kiedy pierwsi Polacy przyjechali, więc dziedzictwo jest ogromne i bardzo dobrze, że się spotykamy. Dziękuję Państwu, że dzisiaj tu jesteście, bo dajecie przykład, że przetrwamy te trudne czasy. Wiemy, że przez wiele lat polski naród miał ciężko i górale też mieli ciężko. Natomiast zawsze się to mówi, że polski naród jest zahartowany, Państwo są zahartowani. Jestem przekonany, że ta cała zaraza też minie dzięki temu, że jesteśmy bardziej wytrwali. Ten trudny czas spowoduje, że będziemy jeszcze bardziej silniejsi. Jako Polacy w kraju, jako Polacy poza granicami. Jako górale pod Zakopanem i tutaj górale z Chicago. Także wszystkiego dobrego Państwu życzę. Radosnych, błogosławionych świąt. Proszę przekazać te życzenia dla Państwa rodzin, dla Państwa dzieci, Państwa wnuków, Waszych sąsiadów, też również Waszych rodaków, którzy zostali w kraju. I proszę przekazać również te życzenia również wszystkim Podhalanom tutaj w metropolii chicagowskiej, w całych Stanach Zjednoczonych. Myślę, że jest ważny czas dla nas wszystkich, ale ważne jest to, że jesteśmy, patrząc na Państwa, blisko Giewontu. Dzisiaj to padło to słowo, więc wiemy, że ten krzyż z Giewontu patrzy na całą Polskę. I myślę, że czasami my jako ludzie niziń patrzymy na Was właśnie też z takim podziwem na ten Giewont, a również na tych ludzi z Podhala. I jesteście tym przykładem również tutaj w Chicago i w Stanach Zjednoczonych. Także dziękuję z serca Wam za to w imieniu własnym. Panie konsul Małgorzaty Błąk-Guzik w imieniu władz Rzeczypospolitej za to, że jesteście. I dziękuję jeszcze raz. Niech Wam Boża Dziecina błogosławi. Wszystkiego dobrego. No i kolęda, kolęda. Dziękujemy bardzo i jesteśmy zaszczyceni właśnie, że mogliście Państwo być z nami, tak samo prezesi, Pan konsul. To jest niesamowite, to nie jest, na co dzień się nie zdarza. Witajcie, kochani, na tym Waszym spotkaniu opłatkowym. Jest mi bardzo miło, żeście tu mnie zaprosili i że mogę się z Wami połamać łopatkiem. Także łamiąc się z Wami łopatkiem, życzę Wam zdrowych, wesołych świąt oraz szczęśliwego nowego roku, żeby Was Boża Dziecina błogosławiła, żebyście działali dalej tak jak działacie, żebyście byli zawsze razem przy tym Związku Podhalan i życzę Wam jeszcze szczęśliwego 2021 roku. Niech Was Boża Dziecina ma swojej opiece. Ja jako wiceprezeska chciałam pierwsze podziękować wszystkim. Nie ma nas tu dużo, ale dobrze, że chociaż tyle jest, no choroba nie wybiera. No i chciałam serdecznie podziękować panu konsulowi, zarządowi Zosi, Stasiowi, który zawsze jest z nami. No i chciałam Wam życzyć zdrowych, wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Dziękujemy Pani Prezesko i zapraszamy wszystkich do świątecznego, przedświątecznego właściwie obiadu. Baszczyk z łóżkami, rybkę i do siego roku. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Płatamy życzenia.